godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Jak? Pomożecie? Prowadziła dziś o północy stan wojenny. My, naród. We, the people. Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Pięć lat temu, 13 grudnia 1981 roku, komunistyczne władze całkowicie podporządkowanej Związkowi Sowieckiemu Polski Ludowej w obliczu gospodarczego i społecznego bankructwa kraju wprowadziły stan wojenny. Miał on przede wszystkim zdusić powstały w powszechnej woli narodu niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność i zapobiec upadkowi dotychczasowego odrzucanego przez Polaków systemu politycznego wprowadzonego siłą w naszej ojczyźnie po II wojnie światowej. To całkowicie nielegalne i zbrodnicze działanie skierowane zostało przeciwko ludziom pragnącym wolności i suwerenności Polski. Na ulice wyjechały czołgi i wozy bojowe. Jak w latach okupacji hitlerowskiej ustanowiono godzinę policyjną i zakaz swobodnego poruszania się po kraju. Natychmiast przystąpiono do aresztowań przywódców i szeregowych działaczy Solidarności. Fala represji rozlała się szeroko po Polsce, dotykając wiele tysięcy nie tylko działaczy związku, ale także ich rodzin. 13 jest zima, mróz, niedziela, przepiękna niedziela, bo słoneczna. Pamiętam, pod butami skrzypiało, jak się szło. Spotkaliśmy się przy siedzibie Solidarności, która mieściła się na Asnyka. Obecnie tam jest chyba zakłady buchmacherskie. Tam była nasza siedziba. Tam żeśmy się grono tutaj działaczy naszych lokalnych się spotkało. Nie pamiętam, o czym była rozmowa. W każdym razie chodziło o to, jak się zachowamy 14, kiedy pójdziemy do pracy. I było chyba ustalone, że w granicach 5-7 zakładów w Warszawce powinno 14 grudnia zastrajkować. Jak się później okazało, jedyny zakład, który podjął próbę strajku, to był fabryka domów. Sam strajk w fabryce był krótki, bo mówię, tak jak wspominałem, tutaj już trwał może 2-2,5 godziny. W momencie, kiedy podjeżdżały chyba czołg jeden czy albo dwa, już tak powiem dokładnie, i kilka skotów wojskowych, w obawie, że może być pacyfikacja tego zakładu, a mając w pamięci jeszcze niedawne lata, jak powiedzmy rok 70 czy 76, co się działo w kraju, załoga podjęła, że wycofujemy się z tego. Mi się udaje zbiec zakładu, przedostaję się do miasta, odwiedzam kilka zakładów pracy, w których właściwie już nic się nie działo, był jakby generalnie spokój. No i podjąłem próbę, że będę się ukrywał. Spotykaliśmy się w pierwszych dniach u mnie w domu parę osób. Przychodziło do mnie od czasu do czasu pojedynczo, staraliśmy się spotykać. Pamiętam, że 13 grudnia, mimo że już był zakaz poruszania się, pojechałam do Wrocławia, do siedziby Solidarności, no ale oczywiście wszystko było już zaplombowane, zamknięte, wróciłam z niczym. No ale zaczęliśmy dyskutować, rozmawiać, no i trzeba coś robić, tak? Stan wojenny mnie zastał tu w Bolesławcu, jak wielu, wielu w domu dzieci chciało oglądać bajkę, no niestety nie było, dlatego zainteresowałem się tym, ale kiedy usłyszałem ten komunikat pierwszy, to ja po prostu zignorowałem to. Ja
mówię, to jakieś żarty sobie robią. Ale z mojego okna widziałem siedzibę Solidarności, która była w tamtym czasie na ulicy Asnyka, tak na rogu. Zobaczyłem, że coś tam się kręci, mówię, to nie może być inaczej, tylko trzeba lecieć tam, nie? Kiedy dotarłem tam, tam było już kilka osób. I tak, nie wiem, czy planowaliśmy coś, czy nie planowaliśmy. W każdym razie, w którymś momencie, jak zaczęły syreny wyć, nie wiadomo skąd, podjechały te takie suki milicyjne, jakieś wojskowe pojazdy, no i wpadła grupa. Jedni wściekli, drudzy trochę grzeczniejsi, nie? Tu mówię o wściekłych esbekach, no to byli niesamowicie, nie znam ich, bo akurat to byli chyba z innych miast, oni byli tak pomieszani. Od razu chcieli zamykać siedzibę i zamykać nas, bo w sumie nas chyba dwoje, troje zostało, nie? A jak ci podjechali, to reszta się ulotniła. Ponieważ ja byłem wtedy chyba jeden chłop tam w tym gronie, w tym biurze. Ten komendant ówczesny miasta zwrócił się do mnie. Wie pan poważnie wygląda. Pan tu zamknie, pozamyka, nic nie robicie. Ja mówię, dobra, tylko wie pan, ja nie mam klucza, bo mówię, ja nie jestem ani tu, to ja jestem członkiem zarządu, ani nie jestem... Dobra, dajmy panu parę minut czasu, niech pan ściągnie klucz. I oni w międzyczasie, gdyby to ci ubecy decydowali o tym, nie, to już byśmy siedzieli jak żywo, nie, ale ponieważ... Komendant miasta, bo wtedy był wojskowy komendantem miasta. On o tym decydował, on nas puścił, to znaczy w sensie puścił, dał czas. Drugi raz podjechali i ja już wtedy mówię, zamkną nas, bo nie dość, że jeszcze nie było klucza, nie było to zamknięte, a mieliśmy przygotowane dodatkowe plakaty, żeby na szyby, bo tam były szyby wystawowe duże. I jak oni wpadli, do tego komendanta mówi, już nie możemy czekać i zabieramy. Ja mówię, jak zabieracie, jak? Nie ma klucza, nie? I co zamkniemy, zostawimy tu otwarte? Ten jeszcze się zastanowił, on mówi, panie, ale masz pan ostatni moment, tak do mnie mówił. W międzyczasie doszedł kolega, który miał klucz. Ja go widziałem na zewnątrz, ale czekałem, że oni tu sobie odjadą. I tak faktycznie się stało, że odjechali. My wtedy szybciutko te plakaty na okna, na szyby. No i zamknęliśmy, okej. I ponieważ w tym czasie już się trochę taki tłum zrobił, nie? Ludzie z kościoła gdzieś tam szli, to była ta możliwość, że wtopiliśmy się w tłum i akurat nas, no nic tam nie zrobili, ale złość w tych ludziach była niesamowita, jak przyjechali, a tu zamknięta siedziba i jeszcze tam jakieś dodatkowe plakaty. Gdyby nas wtedy dopadli, to było źle. Entuzjazm, z jakim społeczeństwo przyjęło kolejną już próbę odrzucenia panującego od zakończenia II wojny światowej tak zwanego socjalizmu oraz bezwzględnej sowieckiej dominacji, a także nadzieja na prawdziwą suwerenność i stworzenie państwa demokratycznego została brutalnie zdeptana. No, nie można było tak siedzieć normalnie. Trzeba było coś robić i chcieliśmy, że to, co telewizja mówi, no to wiadomo, kłamie i tego. Mieliśmy takie informacje przewożone, ktoś samochodem, szczególnie to tymi samochodami ciężarowymi, jak kierowcy jeździli, to
trochę tam jakieś bibuły czy informacji przekazali. Te informacje żeśmy tu przerabiali i do mieszkańców Bolesławca, żeby oni też mogli czegoś takiego normalnego się dowiedzieć. Trwaliśmy z tym do 24 lutego 1982 roku i wtedy się okazuje tak, że w Bolesławcu zaczęły się pokazywać no, ulotek dosyć dużo. Trzeba było zareagować, tak to potem się dowiedziałem, że trzeba było zareagować i kogoś zamknąć. Na milicji wtedy nas w tą niedzielę lutową przywieźli chyba z 12 osób. Byli różni. Jedni tam podpisywali te. No, chodziło o to, żeby tak, podpisać tą deklarację lojalności. Nie? Byli tacy, co podpisali, byli tacy, co tam, nie wiem. W każdym razie ci, którzy podpisali, to od razu wyszli. Nas została czwórka, trzy kobiety i ja. I no, niestety, jak się potem okazało, 19 marca miałem sprawę w Jeleniej Górze. Dostałem 3 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. 24 lutego aresztowano nas. Oczywiście na komendzie no, bardzo dużo byłych członków Solidarności, znaczy oni byli jeszcze ciągle członkami. Policja wezwała, SBC wezwała, także spotkaliśmy się w dosyć dużej grupie na komendzie. No i tego 24 zatrzymano nas i później doprowadzono po 48 do prokuratury, no i skazano. Ukrywałem się do 19 grudnia, przez przypadek zostaje aresztowany, no i później losy się już toczą dalej, wyrok, więzienie, tak to mniej więcej wyglądał mój ten pierwszy start, nie? Więzienie pierwsze to było Wrocław, Klęczkowska. Oczywiście najpierw areszt śledczy, nie. Po skazaniu wyrokiem zostaję przewieziony do Wrocławia. We Wrocławiu przebywam do chyba września albo października. Następnie zostaję jakby dyscyplinarnie, może tak nawet śmiesznie to zabrzmi, ale w więzieniu dyscyplinarka, zostaje przywieziony do więzienia w Łęczycy. Stan wojenny nie tylko odebrał milionom Polaków nadzieję na zmiany, ale także pogłębił gospodarczą zapaść kraju i stał się czasem wielu krzywd, a nawet zbrodni czynionych w majestacie prawa, które wyznaczała komunistyczna władza. Od kul wysłanych przeciwko górnikom jej służb zginęli ludzie.